Witajcie widzowie w pierwszym odcinku Pato MMA. Oglądam to dla was, żebyście wy nie musieli. Jeśli się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Będę robił więcej takiego kontentu. Dzisiaj omówimy sobie dobrze nam znaną Gochę występującą w Cloud MMA. Jeśli ktoś nie wie, to wytłumaczę. Gocha jest to mama Daniela Magikala i zabłysnęła ona w internecie poprzez Pato Stream realizowane razem z synem oraz ich kolegą Jacem lub konkubentem, kimkolwiek on był. Wiele osób nie wróżyło jej świetlanej przyszłości w internecie, jednakże Gocha ostatnim razem przeszła metamorfozę. Nie chcę tutaj oceniać, ale można powiedzieć, że z tego brzydkiego kaczątka lub bądź co bądź jajka wykluła się całkiem ładna kobieta. Niestety to nie wszystko, ponieważ gołym okiem widać, że charakter został. Gdzieś tam w głębi serca ten akcent urzędniczej dalej istnieje oraz słychać go w trakcie przemówień Gochy. Ale przejdźmy do właściwego tematu. O co tak dokładnie chodzi? Nagranie, które zaraz wam przedstawię, realizowane jest przez Cloud MMA. Jest to nowa odsłona popularnej gali nosząca numer 4. Na samym początku możemy zacząć od tego, że na Cloud MMA pojawił się Ted. Aktualnie w roli prezentera. Jednak kto wie, może kiedyś zobaczymy go w walce z Peją. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć taką walkę. Od razu możemy zauważyć, kto jest rywalem Gochy. Widzimy, że to Marianna. Ale czy ta Marianna wam się z czymś nie kojarzy? Zobaczcie, tutaj, tutaj i tutaj. Też mi się tak wydawało. Cała sytuacja jest dosyć dziwna, dlatego że ktoś, kto wcześniej potępiał Pato walki, teraz w nich uczestniczy i nie widzi w tym nic złego. Na początku zaczynamy od dosyć dziwnego i krzywego statementu, jak można to nazwać, jakichś takich ala przeprosin. Na ogłoszenie, jeżeli mogę? Już. Aż taki statement mocny? Ja chciałabym z tego miejsca, tu przed wszystkimi widzami i przed tobą, Małgorzato, chciałabym bardzo ciebie przeprosić. Przeprosić cię za to. I wy, kochani, możecie się uczyć na żywej legendzie, że nie ocenia się książki po okładce. Dlatego przepraszam cię za to, że próbowałam zablokować twoją walkę i tą galę. I cieszę się, że teraz będziemy miały okazję jako rekompensata zawalczyć razem. Potem jest jeszcze bardziej cringe'owo, ponieważ zaczyna ona śpiewać 100 lat. Rozumiem, że to znaczy, że Gocha ma jakieś urodziny. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Kto nie wstanie, ten z policji. 100 lat. Jednak Gocha nie jest z tego powodu zadowolona. Na podsumowanie daje jakiś papier z zaproszeniem na studia pod jej opieką. A Gochy na wybrany kierunek studiów, uwaga, może zacząć te studia bez matury, a wszystko możliwe, że Gocha będzie się uczyła u mnie. Pod moimi skrzydłami, Gocha, to jest dla ciebie. A przez Gochę przemawia Sigma. Potem lecą takie szybkie riposty. Wszystko? Jedno. Jaka długa, taka głupia. I a króciutko. Znowu kolejna cringe'owa za śpiewaniem. Happy birthday. Happy birthday, baby. Happy birthday to you. Happy birthday, baby. Happy birthday to you. Żywiej, kochani, żywiej! Happy birthday to you. Happy birthday. Nie czucie mocy, kochani. Pomóżcie. Happy birthday, dear Gosia. W sumie to chyba siostry Godlewskie zaśpiewałyby to lepiej, bo tak naprawdę niby znam angielski, ale trochę dziwnie to brzmi. Jak uważacie? Do samych śpiewów dołącza się Gocha. No wiadomo, dusza imprezowiczki. Potem Schreiber dostaje lekkiego roasta od Laluny, która znęca się nad nią fizycznie, psychicznie. Trudno powiedzieć tak naprawdę jak. Mi stołek w Sejmie obok swojego męża. Rozumiem. Robisz mu wstyd. Wszystkiego dobrego, jesteś pozdrawiam. Największą patologią. Dobrze. We freak fightach. Robisz okay. Wstyd swojej rodzinie. Czekaj, zabiorę telefon. Rozbijesz. Pierwsze małżeństwo tak. Swojego męża. No, i ty o tym stajesz wiesz, za no, ludźmi, tak. Którzy odbywają karę więzienia za znęcanie się nad kobietami. Kochani. A więc dalej z tego świata, gdzie okay. Twoje miejsce. Właśnie teraz pokazałaś swój mini poziom. Wiesz dlaczego? Dlatego, że freak fighty to nie jest tylko przekleństwo. Freak fighty to też jest pokazanie poziomu. Szczególnie, gdy się jest kobietą. Jaki ty poziom pokazujesz?
No ale ty nie masz żadnego poziomu. No i co? No i jeszcze co? Ale nie podchodź do mnie, naruszasz moją nietykalność cielesną. Naruszasz moją nietykalność cielesną. Do sądu! Przed chwilą powiedziałaś, kto nie śpiewa 100 lat, ten z policji, a sama zapierdalasz. I co, śpiewałaś? Czy jesteś z policji? Fajnie byłaś ukarana? Ale nie pluj na mnie, ale nie pluj na mnie, nie pluj na mnie, bo mnie jeszcze HIV-em zarazisz, nie pluj na mnie. HIV-em zarazisz, pierdolisz. A wszystko po to, by finalnie dać jej liścia. A biedna dziewczyna zastanawia się, gdzie popełniła błąd i co robi w tym miejscu, w którym jest. A potem wraca stara gocha. Ona zmiażdżona! No tak, dlatego już teraz rozmawiasz z panią Gosią, która twierdzi, że ty też nie masz kultury. To są przed chwilą słowa, które wykrzyczała pani... Ty masz kulturę. Proszę? Ty polityka jesteś kobietą. Oczywiście, Marianna próbuje tutaj paniować, ale to nie działa na naszą zawodniczkę. Ale co ja powiedziałam, dobra, pani Gosiu? Słuchaj, cała Polska mi nie tylko. Co mają ci tutaj ale powiedzieć? Co powiedziałam, pani Gosiu? Proszę zacytować. Co mi swój ten... Jak to tam, nie wiem, nazywasz to? Ale konkretnie. Nie, nie będę z tobą, ja chcę ciebie, ale tylko klatce! Ale pani połamie ma... cię! Pamiętaj! Gocha to jest gocha! Oczywiście, a ty śmiechem, ścierą, którym mogę wytrzeć dupę. Nawet nie, bo szkoda mojego tyłka na ciebie. Skończyłam, fuck you! Gocha określiła nam wprost dosłowny sposób, do czego Marianna może jej się przydać lub nie przydać, ale widzimy, że ona też umie w ten cały język angielski. Fuck you! Zawsze w życiu trzeba szukać tej pozytywnej strony, prawda? A co do pozytywnej strony życia, to udanych walentynek. A, walentynki już były, ale zdjęcie wam zostawię. Potem oczywiście wielka rozmowa o szacunku. Kto miał jaki szacunek i do kogo? To porządku. Zdjęcie, a to zdjęcie, co ostatnio rzuciłaś, tak. Pani Małgorzaty, kiedy była w bardzo złym stanie, to było z szacunkiem? Oczywiście. I czy to zdjęcie było wyrazem szacunku? Nie wiem. Ale czy było zabawne? Może tak. Gocha ma trochę racji. Chociaż z drugiej strony trzeba się zastanowić, czy ta urzędnicza to był content, czy tylko patologia w czystej postaci. Chlanie, rozruba, hałas. Współczuję sąsiadom. Nagle? Krótki przerywnik. Tedy wraca do informacji o tym, jak kiedyś wrzucał posta z Martą Linkiewicz dotyczącą Benisa i mąki na tym Benisie oraz biletów na jego koncert. Jakby ja nic nie mam do tego człowieka, bo nie znam go prywatnie. Ale z tego co wiem, to kiedyś składałaś zawiadomienia do prokuratury. Nie, nie. Jakby jak byłam dużo młodsza i robiłam bardzo dużo gnoju w internecie, że tak powiem. Jacek też dużo wrzucał, gdzieś tam udostępniał moich relacji. I po prostu wydaje mi się, że tak się przedrzeźnialiśmy. Ja to tak odbieram. Po prostu mi się nudziło, miałam dużo wolnego czasu i zaczepiałam tego Jacka i tak. Słuchajcie, ja to muszę powiedzieć, bo patrzę na to z tej strony teraz, mam tą możliwość i po to tu w sumie jestem. I to jest nadzieja, Marta jest nadzieją. Ja też nie mam złych uczuć do Marty, tak faktycznie było. Potem szybki powrót do Gochy. Gocha znowu swoje, Marianna znowu swoje. No dlaczego? Dlatego, że niedługo za mąż wychodzę. Za to, kakao. No mam nadzieję, że będę świadkową. No. I też będę w Sejmie jeszcze może siedziała. Proszę? Koło twojego męża. Pani Gosiu, mam nadzieję, że będę mogła pomóc pani w tym przedsięwzięciu. Wszystko ze strony Marianny wygląda dość sztucznie. Tak mówi o tej patologii, że ona wyszła z tej patologii, że wszystko jest fajnie. No ale finalnie... To chyba nie jest takie serduszka. Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Nie, poważnie, pani Gosiu, ja się bardzo cieszę, że pani naprawdę teraz wie, skąd czerpać wzorce, że federacja pomogła pani wyjść na prostą. Jestem wdzięczna nie tylko Bogu, ale i federacji za to, że naprawdę wyciągnęła rękę, pomogła pani. Wiem, że to jest bardzo trudne. Potem możemy usłyszeć już przy samym face to face o tym, że każdy człowiek ma duszę, a nie tylko wygląd się zmienia. Oczywiście w wykonaniu Gochy trochę inaczej, ale o to chodziło. Pięknie pani wygląda. Sądziłam, że ta zmiana jest rozpoczęta zmianą od wewnątrz. Chciałam pani pomóc. Człowiek się uczy przez całe życie. Wielki zawód. Trzeba było prędzej główką myśleć. Ale wielki zawód. Ja nie śledziłam pani kariery. Dzisiaj cieszę się, że tego nie zrobiłam, bo byłabym chora stojąc naprzeciwko pani. Przesiedliłaś połowę, nie? Że zmieniłaś zdanie. Wie pani co, jak panią zobaczyłam... Człowieka i kogoś duszę, jak ty rzekomo chodzisz do kościółka, a potem oceniaj. A teraz tak mi wlazłaś za skórę, że ja ci nie podaruję. Odbijam za siebie, za moją rodzinę. Skończyłam, kończę. Wiem, że prawdopodobnie to wideo nie wniosło za dużo do waszego życia. Tak samo jak do mojego.
obejrzenie tej konferencji. Ale pamiętajcie, gocha to jest gocha. Pamiętaj, gocha to jest gocha. Oczywiście.